Dzień dobry, witam serdecznie. 10 grudnia 2022 jesteśmy na turnieju, turnieju Memorial Sajdy, TKM Włocławek, dwie drużyny z Katowic, Stella Cieszyn i Korona Kraków. Wczoraj tylko dwa mecze, dzisiaj kolejne mecze i zakończenie jutro. Po raz pierwszy jesteście na Śląsku? Tak, pierwszy raz. A ty? Też. Jak wam się tutaj podoba hala, jak wam się tutaj gra? No, jedyny minus tej hali to jest, że podwójna obręcz i to wszystko, jakby nie ma na co, tylko dobry rim jest do dupy. Tylko tutaj ta hala, ci powiem, troszkę taka szczęśliwa, bo tu grają chłopcy, nowy klub KS Katowice i to jest objawienie tego sezonu. Katowice nie przegrały jeszcze meczu na tej hali i dzisiaj jest mecz po południu. Będziecie na tym meczu, jest to w planie, nie wiesz? No pewnie tak, jakby nam się nie śpieszy. Wróćmy do dzisiejszego spotkania. Wygrywacie ze Stellą Cieszyn. Nie wiem, czy wiesz, Stella Cieszyn prowadzi w Lidze Śląskiej. Wygrywacie grubo, ale też w Stalinie było reprezentant Polski. Znasz tego zawodnika? Nie. Nazywa, a ty znasz? A którego, bo nie. Batoryk. To wiem, taki wysoki on jest. No, nie, nie znam. Ty jesteś wysoki, strasznie urosłeś chyba przez wakacje. Ile dzisiaj mierzysz czas? Centymetrów. Metr 93. Metr 90 coś. To ilu twoich chłopaków z TKM jest powyżej 1,90 m? Czterech. Pięciu, no jakby Maksiu, Kwiatek, Deska, ja i Krzysiu, no to pięciu. Bo wszyscy mówią, o, z Wacławka przyjechali tacy wysocy, z nimi nie idzie wygrać, ale chyba to nie tylko wzrost, chyba też posiadacie jakieś umiejętności. Jaka jest siła w was? No duża, bardzo duża. Macie dobrą jadienkę, żeby tych wysokich obsługiwał? No, mamy. Tych rozgrywających jakby. Wymień ich. Wymień. Gustaw Przybylski, Marek Szwajkowski, Jakub Szanowski. Wszyscy nas robią nam asysty. Nas obsługują, tak. MVP meczu, czym zasłużyłeś? No chyba zasłużyłem punktami. Chyba. Punktami, zbiórkami, i asystami. Blokami. Blokami, o. Dobrze, 61 mecz macie z kim? Z U 08 Katowice, UKS 27. No, będzie ciekawe, myślę. Obserwujecie tam rozrywki, jak tam Anwile? Chodzicie na mecze, idzie na mistrza Polski w tym sezonie? No ma duże prawdopodobieństwo, że zdobędzie, ale zobaczymy. A kto jest waszym idolem w Anwilu? Moim idolem w Anwilu jest Luke Petrasek. Moim też. Nadaje się na NBA? Nadaje się. Na Eurobasket bardziej. A wasze marzenia? No NBA. Może nie NBA, a może jakaś polska liga. Mikołaj Święty u was był? Co przyniósł? Mikołaj był, przyniósł pieniądze. A mi dwa Mikołaje, trzy czekolady. O, to ładnie. Dobra, możecie na koniec kogoś pozdrowić i powiedzieć o swoich celach, marzeniach na ten sezon i przyszłości. No to pozdrawiam trenera Łukasza Śląskiewicza. Pozdrawiam całą moją ekipę o nazwie Gangbang. Oraz Vanessę Osińską i rodziców, tatę, babcię, mamę i Gutka. Ja pozdrawiam całą moją drużynę, trenera Łukasza Szonkiewicza i Oliwkę Borowską, moją przyjaciółkę. A macie w składzie kogoś z szerokiej kadry Polski? Mamy Jakuba Szanowskiego, to najlepszy koszykarz Polski. Ale jest w 2-8 szerokiej kadrze? Był. Kto jeszcze? Tylko on chyba. Następnie się pokażą, myślisz? Tak. Mamy takich bardzo. Tu kolega pokaże. No, to wszystkiego dobrego. Dziękuję za wywiad. Dokąd? Może nie ja, a może jakiś Marek Szwajkowski, może Adrian Rojek, Miziołek, może Gusek. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Wzajemnie. Dziękujemy za wywiad. Ale teraz wy musicie trzymać ktoś. Kto trzyma? Bo ja z Czeszynem robię. Masz pewną rękę. Ręce trzęsą. Masz pewną rękę.